Moi drodzy, w asystencie NPK bardzo łatwo możemy znaleźć pełną listę nawozów zawierającą, zawierających potas. Popatrzcie, jestem już w aplikacji, zrobiłem założenia, założyłem plon, założyłem po czym, założyłem jaki plon był, ile chciałbym dać nawożenia organicznego, jakiegoś obornika, gnojewicy, i wchodzę, widzę paski. Widzę, że przy potasie mam na czerwono, więc jest to dla mnie informacja, że powinienem dołożyć potasu. Przewijam sobie listę modułową. I na przykład wchodzę sobie w nawóz potasowy, klikam, wybierz nawóz i w tym momencie ukazuje mi się lista, która zawiera wszystkie nawozy. Dostępne w Polsce zawierające potas, ale to nie jest beleka lista, bo to jest lista, gdzie jest to ułożone według składu. Od największej zawartości potasu do najmniejszej. Oczywistą siłą rzeczy jest to, że sól potasowa jest na pierwszym miejscu, bo jest najwięcej potasów w niej w Polsce. Natomiast mogę sobie przewijać, mogę sobie kombinować, mogę sobie odszukiwać. Mogę w tym momencie zobaczyć skład, bo klikam ikonkę i, i proszę bardzo, też to widzę. Mało tego mogę. Wpisać sobie nawóz z nazwy, bo nie znam składu, ale chciałbym dać inny nawóz. Zobaczmy. Wpisuję sobie korn, a więc coś związanego z kukurydzą na przykład, i już mi się to na liście pokazuje. A więc możliwości jest bardzo dużo. Bardzo ważna informacja dla Was jest też taka, żebyśmy pamiętali, że z tego poziomu możecie również pokombinować. Bo jeżeli macie nawóz potasowy, ale chcielibyście mieć coś, co ma potas i magnes jeszcze w składzie, klikam sobie słowo myg, i w tym momencie. Lista pokazuje mi nawozy, które zawierają w składzie jednocześnie potas i magnez. I taki nawóz gdy wybiorę, on mi się podepnie pod obliczenia i na tym nawozie będę balansował, będę tworzył plan nawożenia dla danego pola. Każdy z was też tak może robić. Pamiętajcie, to jest całkowicie niezależne. Tu nie będzie reklam, nie ma promocji. Określonych nawozów jest tu tylko czysta zasada chemii rolnej i prawda dotycząca nawożenia.